Siemandereczko, z tej strony Snake. Rusty Lake Roots to już druga gra z serii Rusty Lake. Tak jak obiecałem, druga seria, poprzednio graliśmy w Rusty Lake Hotel. Tak więc zobaczymy, co ta gra ma do zaoferowania, ale z tego co wiem, jest dużo dłuższa niż poprzednik. Ale też niestety nie na pełnym ekranie, tak jak poprzednik. Rusty Lake, Spring, 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. No tak jak widzimy, tym razem gra jest całkowicie po polsku. Znaczy, tłumaczenie z polskie i tyle. Mam kolesia. Przyciągnij, aby poruszyć w lewo lub... No tak, super płynność tej poprzedniej grze. Aby wrócić, kliknij na małą strzałkę. No tak, to już... No tak, poprzedniej grze w hotelu nie mieliśmy żadnej podpowiedzi, a jakoś się ogarnęło. A tutaj widać już na początku... W sumie dobrze, no w sumie czemu nie? Wyciągnij liczby. Dobra, no ale skąd wziąć liczby teraz? Skąd wziąć numer? Gdzieś na pewno musi być. Używaj przedmiotów ze swojego ekwipunku. Ekwipunku nic nie mamy na razie. Ten list. Kliknij osobę w wyjściu w interakcję. No tak, to mam po angielsku, ale... Dobra, to sobie przetłumaczymy. Rogi Jamesie, tak, tak. 572. Mamy numer. Więcej chyba on nic nie ma już. Myślę o krzaku. Tak. Albo o korzeniach. Tak, mała strzałka jest tu i mała strzałka jest tam. 573. Pamiętam, 572. Zobaczmy, co w tej... 5, na drugą stronę. Okay. Mamy kość. I jakieś coś. O. No dobra, mamy psa. Tak, psu może damy kość. Dobra, super. On tą kość zakopie. O nie. Dobra, on dał nam ziemię na ten... O, właśnie. Na roślinkę. I teraz pewnie przydałoby się wiadro. O, konewka właśnie, żeby podlać tą roślinkę. Coś tam dalej jest. Może i nie ma. A gdzieś na pewno coś to musi być. Używaj przedmioty ze swojego ekwipunku, ale to jest konewka. Konewka wystarczy? Ja myślałem, że wiadro potrzebne jest, żeby wodę wyciągnąć ze studni. Ale skoro tak... No to mamy konewkę z wodą. Teraz podlejemy roślinkę. O. Okej. Kliknij na drzewo, aby zaczęło rosnąć. Dobra, mamy... Drzewo genealogiczne Jamesa pewnie. Pewnie o to chodziło. Pewnie będzie tego więcej. Tak więc lecimy na następny. Mamy Jamesa. Wiosna 1860 dom. Tak, mamy tą studnię. Mamy jego dom, mamy pieska.
Niektóre obiekty możesz przeciągnąć. Przeciągnąć to. O, dobra. Tego nie dosięgnie, dobra. Może jakoś inaczej. Robak. Diament. A tu nic. Nadal to drzewko mamy? O, mam gałązkę. Dobra, czyli gałązkę możemy mu dać. No. Super, dobra. Zrzucił gniazdo, zrzucił. Aż jak się w ogóle... Też chowić damy robaka. Idąc tym tropem. I następny diament. Żółty tym razem. To już niepotrzebne. Tu nic nie ma. No możemy za... A, 3 diamenty. Żeby wejść do domu trzeba mieć 3 diamenty. Gdzieś jeszcze muszą być. Jeszcze jedno gdzieś musi być. Diament. Może on go ma. A może i nie. A czyli drzewko nam diamentu nie da. Ale zobaczmy. Co tu jeszcze. O. Wow. Kolej z poprzedniej gry się pojawił. Z poprzedniej serii. No dobra. Mam diamenty. I otwieramy drzwi. To był pan Kruk z poprzedniej gry, który był właścicielem hotelu, albo pan Sowa był właścicielem hotelu. On był tym recepcjonistą. Wbijamy do środka. Kliknę drzewo, by zaczęło rosnąć. Dobra. Czemu kolejno już? Już 2 na 33. Dwie scenki gotowe. Lecimy trzecią. Lata 1862. Mam już to drzewo większe trochę. To samo miejsce. Co tu jest? To jakiś szyfr będzie trzeba mieć. Nic nie mam, nic w tym momencie. W środku. Coś trzeba będzie podstawić pewnie. Tak samo jak tam godzinka, tylko skąd teraz wziąć godzinkę? O, też mamy szafkę zapałki, tak poprzednio. Już kluczyk. Coś powie. O, ogień pewnie chodzi o kominek. To nie działa. Tam dalej już nic nie ma. To. Aby podpalić kominek, no ale trzeba mieć drewno, żeby podpalić kominek, raczej tak mi się wydaje. No, dokładnie tak. Z samymi zapałkami to my... O, jest, dobra, drewno. O, jakie wziąć? Podpalić się raczej w miejscu nie da. Tu coś mamy, wujek. Vandelbrum Brothers. Bracia Vandelbrum, coś tu jest. O, kluczyk jest. Tu są jakieś rzeczy, które, żeby serce drzewa działało, znaczy żyło drzewo, odpowiednio coś trzeba. I coś po hindusku napisane, ale co? Kluczyk to do tego? Nie. Czyli kluczyk pewnie do półki. O, dobra, mamy siekierkę. Dobra, czyli z siekierką wracamy do tego pniaka. Pyk, dobra, jest. Mamy drewno.
Drewno wbijamy do kominka i podpalamy. O, jest następny kluczyk. Może coś jeszcze? Ale chyba nie. Z kluczykiem wracamy tu. Wow. Tu mamy ręce. Księżyc. Co to da? Wybić możemy? Chyba nie, niekoniecznie. Coś z tym? Nie. Tu coś jeszcze musi być. W lewo się nie da. Ja bym coś tu raczej w środku dawał, ale też tego się przesunie. Okna otworzyć nie można. Coś jeszcze gdzieś tu musi być. O, się on podpowie. Jego ukochana? Ta, którą tęskni, czy coś? Coś gdzieś jeszcze musi być. Tu nic. Jak się przyglądam temu oknu, ale się przesuwa. Widać te góry, no ale to nic nie da raczej. Tyk, 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 tyk. Każdy się przesuwa? Nie, wydaje mi się. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Na pewno to jest z tym zegarem, no ale godziny tutaj nie mamy podanej żadnej. Tak samo te przyciski. A... Wiem. Te przyciski to pewnie te ręce. Rapyk. Tu na środku. Tu po lewej i ostatnie. O, właśnie. Mamy jakiś taki... hinduski zegareczek. Gdzie są, pokażę tak, zawsze 8:25. Dobra. 25:08. O! Co się stało? Wow! No i koleś wypadł ze środka. O, ludzie. Co jest? Mamy domacać patycku. O! Posudku. O! Od słodka do ust. No super. Mamy serce. Czyli co, serce do... Nie, to... Serce do... Tego? Wow. No tak. Serce pojemniku. Czy inaczej... To się mówi na to? Słoik, o. Mamy 3:33. Kolejne dwa. Co to jest? Zbierz wszystkie 10 ofiar. Serce Williama van der Boom. No tak, tam były... Tam były... tej scenty tutaj. Te rzeczy, co trzeba było zebrać. No i serce było na samym początku.
czy wszystkie po kolei pewnie gdzieś tu będą. I to pewnie coś jeszcze da. Ale polecimy. Kolejny, już malutki. Lat 1870, klatka schodowa. Ten drzewo lepiej rośnie już? Coś tu jest. Na dole i na górze zaznaczki i to na taki uśmieszek, powiedzmy. Szoki po skosie po lewo i ten uśmieszek tu. To powinny być te... Aha, strzałka jest tutaj. Dobra, czy inaczej trzeba na to patrzeć. Jakbyśmy obrócili to w prawo, to to powinno być... Jeśli strzałka jest po prawej, to tak lewy i prawy na górze, lewy na dole, prawy na górze i dobra. Ten i ten. Dobra, jeszcze raz. Niech pomyślę, jeszcze raz. Jeśli strzałka jest na dole, to te są, powiedzmy, plejami. Tu i tu. Czyli patrzymy w lewo, czyli tu i tu. A tu ma być... Śmieszek. Aha, i to są resztę kropki. Dobra. Coś nie tak? Raz. Lewy na górze. Niech pomyślę jeszcze raz, jeszcze raz. Na spokojnie. Tak. Jak strzałka jest z prawej, to prawy na górze. Ten nie. Strzałka pokazuje jak na środku i w dół. Jest strzałka z prawej. W środku i w dół. Tak. Czyli tutaj. No i coś chyba... Nie halo. Strzałka jest po prawej. Czyli ten na górze. Ten i ten. Pewnie ten źle jakoś. Po prawej stronie od trójkącika. No jest. Wszędzie kropki. Tu te znaczki. Może coś jeszcze tu, ale tu nic nie działa. Czy można powie jeszcze? Jaskinia gdzie jest? O. Ha, na drugą taką. Krzakło jest o prawej. Na górze i po lewej. Raz. Na górze i po lewej. Na środku ten.
chyba jednak nie tak nadal. Padnie czy co? Mam tędy wyjść? Dobra, okno otwarte. Jak coś. Nie wiem po co ta kartka w sumie jest, skoro tak naprawdę on mówi co innego. Ta książka jego mówi co innego, a kartka mówi co innego, więc to jest dziwne. Coś jeszcze mamy? O, następny. W sumie dziwne. Łuka wszędzie. W prawej stronie tego. Dobra, damy wszędzie kółka. Czy sutki, jak to woli. Tu to. Poniżej od tego. To. Pokoś na górze. Czyli tu. To. Tak naprawdę nic nie dało. Tak, bo strzałka mamy tu na dole. Czyli to jest dobrze. Tu jest dobrze. Według tego na górze. No tak. Otworzyć się nie chce. Przeciągnąć się go się nie da. Nie ogarniam. Tu chyba kolejność będzie z przedniej gry, ale może. To prawidłowa kolejność, tak, to jest był pierwszy. Prawidłowa była taka. Tak, taka. Może on coś jeszcze podpowie, może. Albo o tunelu mówi, albo jakiś czymś. Ta lampa to chyba nic. Jak na razie nie ogarniam tej scenki, ale na pewno dojdziemy. Tak czujesz to? O! Tak mi pasuje najbardziej chyba. Chyba. A ten pomarańczowy nie pasuje mi do niczego tutaj. Bo to nie jest pomarańczowe. Jedyne to chyba... Thank you.
Trzeba szukać wskazówek, tak. Szukaj wskazówek najlepiej w tej tutaj scence. Dobra, już wiem chyba o co chodzi. Tak naprawdę, bo w życiu bym się nie domyślił, że to trzeba naprawdę to i to i to trzecie z jego książki połączyć w jedno. Czyli prowadzić wszystkie trzy naraz. Zobaczyć, gdzie strzałka jest i prowadzić wszystkie trzy naraz. Czyli tak sobie narysowałem tutaj. Że to ma być tak. Tak, tak. 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 O. I dokładnie tak. I mamy teleskop. Lunetę. Dobra, mam lunetę. A co jeszcze? Tutaj chyba raczej więcej nic. Tutaj chyba nic. Tu karta właśnie tylko do tego potrzebna. Ale możemy popatrzeć, co tu jest. O, mamy poprzedni hotel. I zwierzątka. Czyli tak naprawdę wygląda na to, że historia z tego miejsca jest poprzednią. Czyli wydarzyło się przed hotelem, no ale to trochę dziwne. Bo mamy tam figurki tych postaci. I tak naprawdę, z tego co widzę, nie mamy ułożyć tych figurek według tego, jak one ginęły, tylko jak tutaj są. Czyli pan królik, potem... Tak. Potem dzik, potem ten. Kruk. O. I coś się stało. Ha, czyli to mam zaliczone po prostu. Jedno z tych zadań tutaj. I one już będą na gotowo. Na gotowo. Tak, więc tutaj coś jednak trzeba z tym na górze zrobić jeszcze, ułożyć według, nie wiem, rociąg ma wyjść z tego, czy co? Zacznijmy od początku. Tak, nie tak, nie tak, nie tak. Tak, o, prawie tak. No tak. Nie to. Tak, tak. O, mam następne zaliczone. I zostały te książki. No, te książki. Według mnie one są dobrze. Chyba, że to przesuniemy na lewo. O. No właśnie. I od razu inaczej. Coś tu się nam otworzyło, czyli on mówił po prostu o tym przejściu. Nic innego niż o to przejście. Robiłem, jakieś schody tu są, zobaczymy, na tym można schować. Co da, oj. Nie mamy wyjścia. Ej, to by było zrobione. Nie wiem, do tego można wrócić czy nie, no ale mamy zaliczone, naprawdę już kolejne
tutaj będzie kolejna scenka, ale w następnym odcinku zajmiemy się tą dużą. Tak więc dzięki za dzisiaj. To był Snake. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Mam nadzieję, że ta seria druga będzie lepsza niż poprzednia, bo była tylko trzy odcineczki, ale teraz postaramy się, że będzie lepiej, trochę lepiej rozgrywana. Ale dobra. Bez przedłużania, na razie hej.